No cześć, cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Wodiak, a my jesteśmy w ubłoconej Anglii w poszukiwaniu króla Burgreda. Jesteśmy w miejscu, w którym ostatnio skończyliśmy, także możecie je kojarzyć. Ja w międzyczasie skoczyłem sobie do kupca, żeby kupić od niego skóry, żeby kupić od niego żelazo, bo uważam, że warto skupywać takie rzeczy, bo zobaczcie, z takiego jednego kurczę złoża z żelazem wypada nam raz, dwie sztuki, czasami trzy, a od kupca za 200 srebra kupujemy 200 sztuk. 200 srebra według mnie jest to dosyć dużo jak na standardy Walhali, bo zazwyczaj ja dochodzę do 1000 srebra i później je wydaję, ale to nie zmienia faktu, że według mnie warto, no bo jak sami pewnie już zauważyliście, potrzebujemy bardzo dużo tego żelaza, tych skór na to wszystko, więc jest, że tak powiem, co kupować. I dodatkowo w końcu mamy, kupiłem również w sklepie łgrzmi, kosztował sporo, ale jest to lekki łuk, a jednocześnie ze szkoły kruka. Tak to mówię, szkoły kruka, chociaż to raczej nie chodzi o szkoły. Ale go sobie podwójnie ulepszymy i ma, zobaczcie, 65, no mniej niż gniew Skadi, ale za to ma większe ogłuszenie i mniejszą szybkość, co mnie trochę dziwi. Ale dodamy mu również runy. Zastanawiam, na co mu tu runy dodać. Obrażenia od silnego ataku to raczej nie. Możemy mu dodać na szybkość. Na ładowanie trucizny? Nie. Damy mu do ataku. I zobaczymy, czy strzela. A, strzela podobnie, szybko, więc jest spoko. A za to dodaje nam każda część kruka, dodaje nam bardzo dużo do statystyk. Co mnie cieszy. Teraz tak, stara krypta leży na południu od Ledechester. I tam szukamy rzeki Arwy i Alne. Mamy podpisane te rzeki? Rzeka Nene, rzeka Alne. Rzeka... nie, to nie. Rzeka Arwa i Alne. I południe od... Tu jest rzeka Afunhrafen. Heim, no to nie. Nene, Brand, Soar, Alne i Arwa. No to musi być tu. Naprawdę? No znajduje się w sektorze, nie? Dobra. No to zaznaczmy sobie gdzieś tu mniej więcej ten obszar. Mykniemy sobie szybką podróż. Co tam u was, bo wiecie, u mnie czasami między odcinkami mija jeden czy dwa dni. Zależy, jak tam mam czas nagrywać. No ale u was, przypuszczam, mija troszkę więcej. Szczególnie jak oglądacie nie tego samego dnia odcinek po odcinku. Tylko troszkę później. No dobra, gdzie tu jest? Cianko, tutaj jest. No i bardzo dobrze, bo tutaj też musimy się udać. Znowu tego wilka nie zmieniłem. Jak będziemy grać pod osady, to zrobię. A co to za pan? To jest Duck? Dobra, musimy sobie odnowić szybkim atakiem staminę. Suffer.
Ciągnęło się konikowi niestety. W ogóle jak ci ze sztyletami robią uniki, to nawet jak nasz topór przez nich przeleci, czyli teoretycznie powiedzmy, że znajdzie hitboxa, to i tak de facto nie trafiamy, jeżeli oni byli w połowie uniku. Patafiany, co do nas strzelają. Kurczę, więcej ich tutaj. Ja myślałem, że to jakiś standardowy patrolik, a tu wychodzi, jakby oni tu co najmniej stacjonowali. Dobra, zwolnijmy troszkę tempo tej walki. W ogóle, co też zauważyłem, to dziwne rzeczy w Valhalla się dzieją ze strzałami. Już czasami strzelałem. Dobra, zamieńmy jeszcze jeden eksperyment, zróbmy, bo ostatnio wam pokazywałem, jak się walczy dwoma broniami. Ale chciałbym wam pokazać, jak to jeszcze wygląda, żeby tak, żebyście mieli sobie porównanie. 50, 54, 55, topór brodaty, jak się walczy dwoma broniami jednoręcznymi. Bo docelowo to w takie bronie chciałbym w ogóle przejść, bo one są turbo szybkie i wydaje mi się, że będą miały znaczną przewagę nad tymi dwuręcznymi, ale kto wie. Co tu robi Doug? To jest Uba! Dlatego tu było tyle żołnierzy, bo pewnie my tych żołnierzy mieliśmy spotkać, jak już będziemy wracać z królem. A ja tu znowu, kurczę, fakt wyprzedziłem. No, nieważne. Zostawimy sobie na razie te dwa topory. Zobaczymy, jak się nimi walczy. Jak sobie wejdziemy w statystyki, to patrzcie, mamy obrażenia od ataku wręcz 78, nie? 78, a przykładowo jak sobie założymy nasz dwuręczny topór, to mamy obrażenia od ataku wręcz też 78. Przypuszczam, że to wylicza, no tak jak mamy zazwyczaj w grach wyliczone, czyli de facto tak jakbyśmy mieli DPS-a wyliczonego, nie? Czyli w sumie wychodzi na to, że się nam topór brodaty opłaca. Tylko że tak sobie patrzę teraz, lepiej by było, jakbyśmy założyli ten teoretycznie gorszy topór, czyli topór najeźdźcy, niż ten, który mieliśmy założony, bo wtedy mamy 70, też 78, mimo że mamy gorszy topór, ale wydaje mi się, że powinniśmy wtedy proksować z faktu, że jest on kruka. A my za wszystko, co jest kruka, dostajemy dodatkowe statystyki. Mamy tak porozdawane właśnie skille. No dobra, słuchajcie, zaraz tam będziemy. Szczerze mówiąc, po rozbudowaniu tych umiejętności wierzchowca, to praktycznie ta stamina, no nie powiem, że mu się nie kończy, ale ciężko jest ją wyczerpać, nie? No, jesteśmy na miejscu. Ja bym zaczął na grubo. Czyli dwóch strażników naraz eliminujemy strzałami. A później się troszkę rozglądamy. Co tutaj się dzieje? But I don't like this. Not one bit.
Szkoda, że nie możemy tego drugiego ataku zadawać od razu. W sumie powiem wam szczerze, że wychodzi z tą bronią dwuręczną podobnie jak mieliśmy, znaczy z tą dual wieldingiem podobnie jak mieliśmy z bronią dwuręczną, nie? Po prostu musimy zadać więcej ciosów, ale zadajemy je szybciej. Przez ostatnie dwa odcinki przejechaliśmy, kurczę, znaczną część tych naszych broni. Także jestem, szczerze mówiąc, ciekaw waszej opinii, jeżeli oglądaliście zarówno poprzedni odcinek, jak i teraz oglądacie ten. To dajcie proszę znać, co myślicie, bo ja, szczerze mówiąc, najpierw narzekałem na ilość broni, ale teraz nie mogę standardowo się zdecydować. To jest mój odwieczny problem, jak mam za dużo pokazane fajnych rzeczy. Nie wiedziałem, że tu ktoś jest. Troszkę się wyrypałem, ale trudno. Także powiedzcie, co myślicie, bo ulepszanie tych broni też nie jest tanie, jeżeli chodzi o materiały, więc niestety nie mogę sobie pozwolić w grze na to, żeby ulepszyć po prostu wszystkie, nie? Więc ciekawi mnie właśnie, co myślicie. Nie zdobyliśmy jeszcze jakoś specjalnie mieczy jednoręcznych. Chciałem powiedzieć za dużo, ale nie wiem, czy w ogóle jakiś zdobyliśmy. Raport strażnika. Kolejny spokojny wieczór, jeśli nie liczyć Milurita, trującego mi głowie opowieściami o swojej gderliwej połowicy. Cały czas narzeka na jej narzekanie. Moim zdaniem oboje są siebie warci. Gdyby tylko było czego pilnować, nie musiałbym słuchać jego utyskiwań, ale na traktach rzadko pojawia się jakaś żywa dusza. Kilku wieśniaków, Leofrid miał rację, przywożąc tu króla Burgreda. Nikt poza nami nie ma pojęcia o istnieniu tej krypty. Czyli wiemy na 100%, że król tu jest. A kontynuując nasze eksperymenty i moje pytanie, które wam zadałem, to tym razem z kolei założę sobie miecz dwuręczny. Tu jest zejście do krypty. Tu jest niżej. No to zejdźmy do tej krypty, bo chyba te znajdźki będą w krypcie. Coś mi się tak wydaje. Ten miecz wygląda fajnie u nas na plecach. No, welcome to chałupy. Co my tu jeszcze mamy? Kronika wielkiego zwycięstwa króla Burgreda nad hordą synów Ragnara. Normanowie wyłamali bramy Tamsworth, próbując pozbawić obrońców nie tylko życia, ale i ducha. Ale czy udało im się to? O nie! Mężny i roztropny król Burgred przechytrzył pogan i wymknął się z ich chciwych szponów wraz z tym, na czym najbardziej im zależało, z królewską koroną. I tak pozostał władcą Mercy, a nieszczęśliwi najeźdźcy mogli się tylko miotać, lamentując i przeklinając tak głośno, że na pewno dosłyszeli to ich bogowie. Nie docenili mężnego króla. Czyli już Burgred kazał sobie spisać kronikę, tak, swojego zwycięstwa. No, coś czuję, że jak go zaraz znajdziemy, to się okaże, że się przeliczył. Swoją drogą jest to największa krypta, jaką do tej pory widziałem w Walhalli. Tak się zastanawiam, żeby tu nic nie pominąć. Dzień dobry. Bo nie chciałbym się wracać. Widzę, że dużo znajdziek tutaj mamy.
Trzeba uważać na węże, bo też się często zdarzają. Tu mamy złotko. Sztaba węgla. Kurczę, mogłyby już lecieć z tego terenu też te nikle, nie nikle i inne takie. Ja sobie zobaczę, chociaż wydaje mi się, że tu jest wyjście. No właśnie. Czyli idziemy po prostu najzwyczajniej w świecie dalej. Tu mamy jakieś przejście. Musimy jeszcze zdobyć tutaj kilka rzeczy, czy tak, czy siak. O, idealnie weszliśmy. Nowa zdolność. Skupienie Norn. To łucznicza zdolność. Już mi, szczerze mówiąc, zaczyna brakować slotów na te wszystkie zdolności. W Odysei mieliśmy po 8 slotów. Znaczy, mieliśmy 4 sloty, tak po prawdzie, ale mogliśmy szybko się przełączać nad zestawami po prostu. Dlatego mówię, że było 8, nie? Bo mogliśmy szybko się przełączać i powiem wam, że mimo, że w Valhalle grałem na padzie, to grało mi się bardzo dobrze z tym przełączaniem. Przełączało się raczej szybko. I generalnie włócznia Fyrdu. O, no to testujemy następny set. Przełączało mi się raczej szybko. Zobaczmy z ciekawości. Znowu wymieniły ten ekwipunek. Powiecie, Wodjak, ale ty mieszasz. No mieszam, ale... Włócznia Fyrdu, a tu damy sobie kieł Fafnira. I mamy 78. W ogóle może ja na złą statystykę patrzę, co? Weź mi, drogi Eivorze, pozdejmuj to. 78. Czyli... Broń dystansowa. Od lekkiego ataku 62. Coś mi tu nie pasuje. I tak oczywiście czekam na waszą opinię, ale coś mi tu nie pasuje. Statystyki jakoś się... Myślałem, że one się zmieniają od posiadanej broni, a tu się pokazuje, jakby pokazywało nam tylko... Wygląda tak, jakby tylko statystyki, które mamy z umiejętności nam pokazywało, a nie te z broni. Nie wiem, jak to w końcu jest. Może to bug, a może się pogubiłem. Tu mamy wyjście. Te włócznie akurat dziwnie wyglądają. No, it can't be! Stay back! That's a bread knife, my lord. Do you mean to butter me? Stay back! Back, I say! I'll fight you! If you insist. You have to kill me! Luckily for you, it won't come. This kingdom is mine! Mine! Pokonaliśmy go pięściami. Tak upada ostatni namiestnik Gondoru. Odwet Leofrida. Tanie Leofricie, zgodnie z twoją prośbą wprowadziłem pewne modyfikacje w konstrukcji normańskiego topora, który mi dostarczyłeś. Na pewno zauważysz, że stylisko, szyjka i obuch zostały przystosowane dla człowieka twojej postury. Władanie tą broną będzie wymagało nieco większego wysiłku. Podobnie jest to, co sam topór. Topór pogrzebowy. Zmieniam te bronie jak rękawiczki normalnie.
Ale oczywiście takiego złotego toporu to nie mogę przegapić. Topór normański. Czyli dwuręczny. Uuu, świeci się jak psu jajeczka. List od Burgreda. Sytuacja przybranie, korzystny obrót. Parszywi Normanowie wydarli mi Tamsworth. Jestem w pułapce, ukrywam się w ciasnej krypcie i nie wiadomo, kiedy będę mógł wystawić nos na zewnątrz. To niedopuszczalne. Los Mercy spoczywa teraz w rękach twojego Tana Leofrita, ale nie wierzę, żeby mu się powiodło. To nikt więcej jak tylko wierny pies, który naraz najlepiej mi się posłuży, osłaniając mnie własnym ciałem. Ponieważ tym niefortunnym zdarzeniom trzeba co prędzej zaradzić, informuję cię, że wyzywam twoich wiernych myśliwych. Masz moje słowo, że ta przysługa nigdy nie zostanie zapomniana. Do kogo on pisał? Jego wysokość król Mercy. Ciekawe. Wiernych myśliwych, czyli pewnie templariuszy chciał zawezwać tutaj, znaczy zakon, pewnie jakiś asasynów zakonu, tak? Tak się domyślam. A, jedno złotko mi zostało. Dobra. Wiążemy króla i lecimy do Sigurda i Ragnarssonów. Co ja te 700 metrów muszę z buta? Nie muszę. Tylko zobaczę, gdzie my wyszliśmy. Dobra, to złapiemy sobie skrzyneczkę po drodze, bo i tak lecimy tamtędy. A tu jakiś co? Jakiś patałach nam został tak naprawdę, więc dwóch patałachów. Dobra. A tutaj nam nikt nie został. No już wszystko poczyściliśmy, więc szkoda nie złapać tej skrzynki, a tak jak mówię później, tak naprawdę tak jak w większości asasynów, przynajmniej tych nowszych, ale szczerze mówiąc nie tylko w starszych, też tak było, tylko w innej formie. No to taka prawda, że się nie cofamy, nie? Bo po co mielibyśmy się cofać? W te miejsca. Myślę, że od tego Leofrifa czeka nas jeszcze zaskoczenie. Bo to rzeczywiście po coś pojechał, nie? To the victor the spoils, my lord. You must win Mercia to deserve her. Na Mercię zasługuje ten, kto ją zdobędzie. Prawie powiedziane. Dobra, oni tam, nie wiem czy za mną ruszyli czy nie, ale trzeba Burgreda dostarczyć i tyle. Wbrew pozorom, jak już mamy konia ładnie wyekspionego, to 700 metrów to nie jest aż tak dużo, nie? Dawaj, dawaj. Ach, gdybyśmy tylko mogli sobie swobodniej celować. O, tu by się przydało takie sterowanie, jak jest w Red Dead Redemption 2. Byśmy z łuku tych pajaców ściągali, jak się patrzy. Dobra, już nam wyjechali na pomoc wikingowie, także olać tych żołnierzy. You godless slugs! You won't get away with this!
Dobra, mamy to. Panie i panowie, mamy to. Change has come, Burgred. All that remains is a coronation. A witan with the Lords of Mercia. Burgred, my love! My lady, are you injured? Did they hurt you? No, no. I'm fine. Move along, Lord. Your king awaits. Your death will come, Danes. Your end was writ the moment you came for me. I have made damn sure of that. The Zealots will know your name soon enough. No matter where you are or how far you travel, they will hunt you down. Enough of that, you squeaking sparrow. Let my brother be the lunatic of Tamworth. Zealots? What does he mean? Ignore him. Desperate pleas and prophecies, nothing more. Walk with me, Wolfkist. We have some time before the ceremony. Where to? Nowhere in particular. I only want to celebrate. Didn't think you were the type. You've drawn a dark conclusion about me, haven't you? That is all well and good. I've drawn some about you as well. Are you leading a lamb to slaughter? See what I mean? Dark. Too dark. Ja wie, co od nas chce Ajvar. Jakoś mu nie ufam, szczerze mówiąc. Get lost. Dobra, słuchajcie, czy tak czy siak będziemy kończyć, skoro nic się nie dzieje. Także od tej rozmowy z Ajvarem zaczniemy następny odcinek. Cliffchanger. Charger, Changer, Cliffhanger, Hanger, Cliffhanger chyba. Trzymajcie się, dzięki, że ze mną byliście, dzięki, że ze mną graliście, mówił dla was Wody, jak i do zobaczenia następnym razem. Hej, hej.